Do rozmowy bardzo dobrze się nadaje ten wybór, bo dochodzą te takie miniatury Balzaca, które właściwie są taką grą wprawką, być może zabawą, być może ironią, może pamfletem na to, kim jest artysta i czym jest sztuka, jaka jest rola sztuki w życiu. No to jest powieść absolutnie, właściwie takie dwa drobiazgi powieściowe, absolutnie XIX-wieczne, chociaż napisane, a być może przełożone na polski, bardzo nowoczesnym językiem, aczkolwiek sam temat wydaje się już trochę archaiczny. Ale z drugiej strony są takie tematy jak namiętność i sztuka, które się po prostu nie starzeją, o których możemy wciąż mówić w nowy sposób. Posłannictwem sztuki nie jest kopiować naturę, ale ją wyrażać. Nie jesteś nędznym kopistą, ale poetą, wykrzyknął starzec, przerywając mu gest niedopuszczający im jakiegokolwiek sprzeciwu. Inaczej rzeźbiarz robiłby odlewy postaci kobiecych i na tym koniec. A w takim razie popróbuj zrobić dokładny model ręki swojej kochanki i połóż go przed sobą. Zobaczysz okropnego trupa, w niczym rzeczywistości nie przypominającego. Będziesz musiał udać się do człowieka władającego dłutem, a on, nie kopiując dokładnie tej ręki, wyobrazi jej ruch i życie. Zadaniem naszym jest uchwycić ducha, duszę, fizjonomię rzeczy i żywych istot. Efekty, ależ to poszczególne przypadki życia, a nie samo życie. Ręka, skoro już ją wziąłem za przykład, ręka nie jest jedynie związana z ciałem, ale wyraża i rozwija myśl, którą trzeba uchwycić i oddać. Ani malarz, ani poeta, ani rzeźbiarz nie zdoła oddzielić skutku od przyczyny, gdyż są one nierozłącznie zawarte w sobie. Tam kryje się prawdziwa walka. Wielu malarzy święci nieświadome triumfy, nie znając tej osnowy sztuki. Rysujecie kobietę, ale jej nie widzicie. Zobacz, Romku, jak świetnie jest ten kanon w takim razie ułożony, bo tu operujesz takimi dużymi słowami jak właśnie panorama, tytuł, życie, los, duże słowa. A tutaj mamy Colette, czyste, nieczyste, coś bardzo intymnego, nagle zoom, zbliżenie, postać. I jej oczami, oczami głównej bohaterki oglądamy inne kobiety, ich intymność, właśnie ciało z bliska, wiesz, pory po prostu wąchamy. Ona jest też bardzo, bardzo zmysłowa, podobnie jak Chang, ale w inny zupełnie sposób. Książka również bardzo odważna, dlatego że w tamtych czasach Colette jako pierwsza napisała o miłości homoseksualnej, miłości kobiecej. I to jeszcze w taki bardzo nietypowy sposób i odważny. Jej wysmukłe ciało, całkiem płaskie, pochylone, nosiło jak wielki owoc maku głowę i złote włosy i ogromne kapryśne kapelusze. Wyciągała swe długie ręce w geście lunatyczki. Suknie zakrywały jej stopy, poruszała się z anielską niezdarnością. A idąc zgubiła a to chusteczkę, a to parasolkę, a to znów długi szal. Opadało z niej wszystko, bez przerwy. Bransolety otwierały się i spadały z ramienia. Naszyjnik zsuwał się z szyi jak u ofiary, jakby traciła liście. Jej giętkie ciało nie znosiło żadnej wypukłości. Kiedy po raz pierwszy byłam u niej na kolacji, 3 świece z brunatnego wosku płakały w wysokich lichtarzach, nie mogąc rozwiać mroku. Niski stół, rodem z Dalekiego Wschodu, proponował różności. Paseczki surowej ryby nawinięte na szklane pałeczki, gęsie wątróbki, raki, słodkie i pieprzne sałatki, butelkę wspaniale dobranego wytrawnego szampana Piperet Sieg i koktajle, już wówczas wyjątkowo mocne. Dusząc się w ciemnościach, nieufna wobec nieznanej mi ognistej mocy rosyjskich, greckich i chińskich alkoholi, prawie nic nie zjadłam. Przypominam sobie, że świetny humor René, która śmiała się żywo, a na jej złotych włosach mieniły się plamki delikatnej poświaty, zasmucił mnie. Podobnie jak może zasmucić śmiech niewidomych dzieci, bawiących się zręcznie bez udziału świata. Może to tak niepoprawnie politycznie, że dziewczyna promuje dziewczyny, ale ja bym do swojego kanonu wzięła Colette i Eileen Chang. Bardzo polubiłam te książki. A ty co byś wziął do swojego kanonu? Ja do swojego kanonu też bym wziął te dwie, jak ty mówisz, dziewczyny, czy właściwie kobiety, czy pisarki. A Grossmana nie oddam, bo masz. Pytanie, czy można zbudować całkiem nowy kanon, jest pytaniem chyba trudnym albo bez odpowiedzi, ale już teraz widać, że te książki, które wchodzą do obiegu i do tej nowej rozmowy o kanonie, jak Grossman, jak Colette, jak autorka Eileen Chang. One wzbudzają dyskusję. Tak, że to są książki, które i są ważne, i są to książki, które przetrwały próbę czasu, no bo trochę o tym jest kanon. Rzeczywiście to są pieczołowicie wybrane książki. No szczególnie, że przynajmniej na początek to jest propozycja książek, których nie znaliśmy. Książek, na które czekaliśmy w jakimś sensie, bo książka Grossmana zrobiła wielką karierę w Ameryce i kilkadziesiąt lat po powstaniu, po napisaniu. Colette cytowana z kolei przez feministki na gender studies, zresztą piękna przedmowa Marianion, bardzo istotna tutaj w książce Colette. No bo to w ogóle ważne są przedmowy, czy to polskich autorów, tutaj mamy do Grossmana jest Adam Pomorski, tak. Do Balzaka Jacek Denel. To są osobne właściwie takie szkice w tych książkach, bardzo ważne. Tak, no ale myślę, że to nie jest wyłącznie edukacyjny charakter, tylko ale że właśnie, to są... Romku, ale a propos edukacji, wydaje mi się, że jak, nie wiem, nauczyciel chce zaproponować coś nowego uczniom, nie musi sięgać po Sienkiewicza za każdym razem. Myślę, że ten kanon, który nam się kojarzy jednak z edukacją, prawda? Bo kanon, prawda, jakaś hierarchia. Nie wiem, czy Sienkiewicz znalazł się wśród tych 200 książek New York Review of Books. Nie sądzę. Ja też nie. Może lepiej, że jest Colette w takim razie, Eileen Chang na przykład. I Grossman. I Balzac. Balzac też.